Dwie Suwalskie ulice zyskały nowe nazwy. Pierwsza z nich to droga wiodąca od ronda Aleksandra Seredyńskiego do ulicy Wylotowej. Rada, na wniosek sześciorga swoich członków, wywodzących się z różnych klubów, ustaliła, że patronem traktu będzie Michał Maria Świtalski, żołnierz i dowódca jednego z lokalnych oddziałów Armii Krajowej. Druga ulica, może raczej uliczka, to droga odchodząca w bok od Krzywulki. Jej dokładniejszą lokalizacją według materiałów sesyjnych wydanych przez Biuro Rady ma wskazywać załącznik graficzny do projektu uchwały. Zatem koniec z rzędem temu, kto odgadnie, w którym miejscu stanie tabliczka z nazwiskiem Stefana Krzesickiego, nowego patrona, między innymi czynnego uczestnika powstania Sejneńskiego.